Dzień dobry, dzień dobry. Karolina Kania z drugiej strony, Stella na świecie. Cześć. Dobry wieczór, cześć. Cześć, właśnie jesteś w Pradze teraz. Co tam robisz? W Pradze mieszkam od 2 lat. Mieszkam i pracuję. No dobrze, a powiedz mi, bo tak, trochę Nowa Kaledonia, trochę Islandia, trochę Paryż, wiadomo, Cieszyn i teraz Praga, to może zacznę tak. Co z tą Nową Kaledonią? Bo ty mi się kojarzysz zawsze z tym miejscem na mapie świata. Co tam robiłaś? Na Nowej Kaledonii prowadziłam badania terenowe, najpierw do pracy magisterskiej, a potem do doktoratu, więc od 6, no we wrześniu będzie 7 lat. Jest to dość ważna część mojego życia, bo przez ostatnie właśnie lata, no to 6 lat już jestem na doktoracie. Strasznie ten czas leci i człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak mu na pierwszym roku mówią. Im szybciej sobie z tym poradzisz, tym będzie lepiej dla ciebie, bo właśnie im dalej w las, tym już potem no gorzej po prostu się zmotywować i trzeba też jakoś znaleźć fundusze i czas przede wszystkim na pytanie, więc jakoś te 5-6 lat bardzo szybko zleciało. A poza tym życie z otwartym przewodem nie należy do najlepszych, najbardziej tak, wygodnych. Nawet jeśli tak jak w moim przypadku, bo studia magisterskie i doktorat realizuję we Francji, to nawet jeśli tam te warunki są lepsze dla doktorantów, no to wciąż jednak na przykład stypendium, kontrakt badawczy jest ograniczony do 3 lat, a potem trzeba sobie po prostu radzić jakoś. I czym zajmowałaś się w tej Nowej Kaledonii? Co tam badałaś? Dlaczego wybrałaś to miejsce? Jak leciałam tam pierwszy raz w 2014 roku, to bardzo chciałam zająć się antropologią turystyki, bo w ogóle jestem antropolożką. Skończyłam studia na wydziale dawniej, Wydziale Etnologii i Nauk Edukacji w Cieszynie. Studia licencjackie z etnologii właśnie i potem wyjechałam do Paryża na studia magisterskie. I tam korzystam z bardzo szerokiej oferty przedmiotów. I zaczęłam chodzić na różne zajęcia, które, bo jeszcze nie miałam tak sprecyzowanego jednego tematu zainteresowań, więc zaczęłam chodzić na różne zajęcia, które mnie interesują. Między innymi zapisałam się na seminarium o sytuacjach kolonialnych i postkolonialnych w Oceanii i w innych miejscach, gdzie były kolonie francuskie. No i tak dowiedziałam się więcej informacji o Nowej Kaledonii, o Polinezji francuskiej, też o Vanuatu, które dawniej było kolonią francuską. I bardzo mi się spodobało. Spodobało to terytorium. Jednocześnie dowiedziałam się, że właśnie tam jest turystyka, praktykowana turystyka w plemieniu, turystyka etniczna, etnoturystyka. I pomyślałam, że właśnie w tym kierunku chciałabym pójść z moimi badaniami. No i poleciałam pierwszy raz na 2 miesiące w 2014 roku na takie pierwsze badanie, właśnie krótki taki teren badawczy do pracy magisterskiej. Myślałam, że dużo wiem o tej Nowej Kaledonii właśnie z artykułów. Okazało się, że jednak ten teren na miejscu zweryfikował to, co wiedziałam i okazało się, że jeszcze długa droga przede mną. Ale zebrałam wartościowy materiał, na podstawie którego przygotowałam pracę licencjacką, magisterską, no i tak potem jakoś to poszło dalej. A co cię zaskoczyło najbardziej, co pozytywnego albo negatywnego w tej Nowej Kaledonii? Zaskoczyło mnie najbardziej chyba podejście Francuzów, którzy tam trafiają, którzy zachowują się jakby nadal był tam przełom XIX i XX wieku i nadal podbijali zależne im tereny, w których mogą się zachowywać tak, jakby nie było tam żadnych innych osób, do których należy ta ziemia, które stamtąd pochodzą. Także to było takie dość niemiłe zaskoczenie dla mnie.
zdecydowałam się w trakcie moich badań zająć konfliktami związanymi z rodzajem turystyki, no i tutaj ta kwestia właśnie kontaktów z Europejczykami, z Francuzami właśnie z Francji kontynentalnej była dość istotna, bo często właśnie te konflikty wynikają z różnych takich, no mają kulturowe podłoże i wynikają właśnie z niezrozumienia przez białych Francuzów właśnie w Francji kontynentalnej kultury autochtonów, Kanaków właśnie w Nowej Kaledonii. Okej. I rozumiem, że teraz w Paryżu w tym roku na pewno obronisz już swój doktorat, tak? Tak to wygląda? No, czy na pewno? To zobaczymy za kilka miesięcy, ale chciałabym. W zeszłym roku jakoś właśnie tak w lutym mówiłam sobie, że chciałabym do czerwca już oddać pracę. Nie udało się tego zrobić do czerwca 2020 roku, także mam nadzieję, że już w tym roku będę mogła cieszyć się wakacjami i może jakoś właśnie po wakacjach się obronię. No to tego ci życzę. A jak wspominasz Cieszyn, chciałbym zapytać, bo to taki twój początek tej edukacyjnej przygody uniwersyteckiej. Bardzo dobrze wspominam studiowanie w Cieszynie i myślę, że jest to najlepszy kampus w Polsce do studiowania. Mam doświadczenia też z UJ-u w Krakowie, z UW w Warszawie i nigdzie indziej, i też za granicą, ale zostańmy w Polsce, nigdzie indziej w Polsce nie spotkałam takiej atmosfery studenckiej. Nie wiem, jak teraz to wygląda, ale te kilka lat temu, kiedy ja studiowałam, to był 2010 rok, było naprawdę świetnie, ta społeczność studencka bardzo dużo rzeczy organizowała. Przez rok w Cieszynie wzięłam udział i współorganizowałam więcej różnych akcji, wydarzeń niż przez kolejne lata moich studiów właśnie w Krakowie, w Pradze czy w Paryżu. Także i myślę, że to jest taka kwestia trochę niedoceniana przez cieszyńskich żaków, nie do końca może zdają sobie z tego sprawę, bo Cieszyń jest postrzegany właśnie jako takie zapowiedziałe miasto i często, zwłaszcza osoby, które nie studiują w Cieszynie, tylko wybierają te większe ośrodki, postrzegają osoby, które idą na studia w Cieszynie jako właśnie tych, którym się nie udało zostać nigdzie indziej, więc skończyli w Cieszynie na USiU, a nie do końca tak jest. I to jest trochę krzywdzące dla tych osób, które studiują w Cieszynie, bo myślę, że i poziom też oczywiście zależy od zajęć, od prowadzących, ale poziom na etnologii przynajmniej nie odbiegał w niczym od poziomu właśnie etnologii w Krakowie, gdzie byłam na wymianie w ramach programu MOST. Także ja bardzo zachęcam wszystkich, zwłaszcza do studiowania etnologii w Cieszynie, bo jesteśmy na pograniczu, czyli mamy blisko za granicę do Czech, na Słowację, czy w ogóle w Polsce jest to takie dobre miejsce wypadowe i świetne miejsce właśnie, żeby zacząć się zagłębiać w poznawanie kultur, a także swojej własnej kultury. Także ja mam fantastyczne wspomnienia. I jeszcze pewnie też z kinem na granicy, prawda? To też taka twoja przestrzeń cieszyńska, twoja działalność. Tak, tak. Zresztą w kino na granicy zaangażowałam się dzięki moim znajomym ze studiów, starszym trochę znajomym, którzy wciągnęli mnie do ekipy telewizji Kina na granicy i właśnie tam od 2011 roku przez wiele lat działałam i angażowałam się, także też wiele rzeczy się dzięki temu nauczyłam, bo to jednak impreza o międzynarodowym charakterze, wielu wspaniałych gości przyjeżdża do Cieszyna i też myślę, że ten wolontariat w ramach Kina na granicy daje możliwość, zwłaszcza studentom, no bo głównie studenci są wolontariuszami, spróbować się w różnych, na różnych polach. Właśnie mi na przykład praca w telewizji pozwoliła spróbować, na początku zajmowałam się produkcją, potem małymi krokami próbowałam też innych rzeczy, właśnie na przykład prowadzenia wywiadów z różnymi gwiazdami, z aktorami, reżyserami, osobami, do których raczej tak ciężko podejść na ulicy i zagadać, też nie to jest możliwe, bo też atmosfera tego festiwalu jest niezwykła, więc
Wolontariat to kolejna rzecz, do której zachęcam moich znajomych, czy tam jakieś młodsze osoby, z którymi mam kontakt, bo myślę, że jest to świetna szkoła życia, a potem to wszystko, czego uczymy się w ramach takiej pracy wolontariackiej, możemy wykorzystywać w pracy zawodowej. No właśnie, jesteś teraz w Pradze, a Agnieszka Holland stara się o Oscara, albo szarlatan Agnieszki Holland stara się o Oscara. Jak się czujesz w tej Pradze? Bardzo dobrze. Byłam tutaj na Erasmusie. Właśnie, czyli w efekcie też nie spędziłam na studiach tylko rok, ale byłam bardzo częstym gościem, jak mieszkałam potem w Krakowie na moście i jak byłam na Erasmusie w Pradze, bo pociąg z Cieszyna do Pragi, z Pragi do Cieszyna idzie tylko 4 godziny, więc bez problemu można było wpaść na jakieś konsultacje z wykładowcami czy imprezy studenckie. Także miałam to roczne, niecałe doświadczenie z Erasmusa, no i bardzo mi się spodobało i razem z moim chłopakiem, który zresztą też pochodzi z Cieszyna, postanowiliśmy tutaj się przeprowadzić. Okej, to zapytam Cię, Karolino, jeszcze, bo program to jest stara na świecie, o tę Islandię, bo tam też byłaś. To byłaś w związku z czym? Z jakąś taką turystyczną po prostu o ciekawością świata, czy też coś robiłaś naukowego, hobbystycznego, jakiś wolontariat? Moja przygoda z Islandią jest bardzo krótka na razie, bo nie miałam możliwości wybrać się na dłużej, bardzo chciałam, no ale COVID trochę pokrzyżował moje plany. Byłam tam w 2019 roku, o ile się nie mylę, tak 2 lata temu, na zaproszenie organizacji AFS. AFS to jest międzynarodowa organizacja pozarządowa, American Field Service, która istnieje naprawdę w wielu krajach, tam jest ponad 100 krajów na całym świecie, między innymi w Polsce. W Polsce to jest Stowarzyszenie AFS Polska, no i jest AFS Islandia i te europejskie AFS-y ze sobą współpracują. AFS organizuje wymiany dla uczniów w wieku 15-18 lat, czyli teraz to jest głównie liceum, dawniej gimnazjum, liceum, koniec gimnazjum, początek liceum do 18. Wymiany zagraniczne, można wyjechać na 2 miesiące, 3 miesiące, pół roku albo rok za granicę. Ja byłam we Francji na takiej wymianie, jak chodziłam do liceum. Można wyjechać, mieszkać w rodzinie goszczącej, chodzi do szkoły i chłonie się język, kulturę. Tak właśnie nauczyłam się języka francuskiego. Jest to coś innego niż wyjazd turystyczny, bo mieszkamy u lokalnej rodziny, chłoniemy całym sobą właśnie to, co nas otacza. Uczymy się języka innego niż jakaś teoria i gramatyka na lekcjach w szkole, tylko takiego prawdziwego, żywego języka, którym posługują się mieszkańcy. Tak, nie pierwsza deklinacja ani koniugacja, tylko konkretne zwroty i sformułowania, które są potrzebne. Tak. I po powrocie z mojej wymiany zaangażowałam się właśnie w AFS-ie w Polsce. Jestem bardzo mało aktywną, chociaż staram się w Czechach trochę działać, ale jednak dawniej byłam aktywniejszą wolontariuszką. W ramach wolontariatu w AFS zrobiłam kurs trenerski na trenera z edukacji międzykulturowej, z umiejętności miękkich i w ramach współpracy właśnie europejskich AFS-ów jako członkini European Pool of Trainers, czyli takiego zrzeszenia europejskich trenerów edukacji międzykulturowej. I facylitatorów, jak to ładnie się mówi. Tak, takie ładne słowo spolszczone. Tak. Nie ma innego odpowiednika chyba, ale właśnie zostałam jako taki trener, facylitator zaproszona na Islandię na takie weekendowe szkolenie dla pracowników AFS-u skandynawskich, czyli byli tam wolontariusze nie tylko z Islandii, także z Norwegii, Szwecji, Finlandii. Jedna dziewczyna nawet była z Grenlandii, z Wysp Owczych, byli z Danii oczywiście. Także bardzo ciekawe doświadczenie, niestety bardzo krótkie, bo byłam tam niecały tydzień. Islandia jest wielka i piękna, także mi się za bardzo nie udało pozwiedzać tam poza Reykjavikiem. Może właśnie jeszcze tam wrócisz, czego Ci też życzę. Karolino, ja wiem, że mogłabyś opowiadać godzinami, ja tak samo słuchać, ale czas programu jest ograniczony. Zachęcamy Państwa do zobaczenia po prostu, nie wiem, bloga, do przeczytania różnych stron, które
do których może nas odeślesz. No i co, życzę Ci wszystkiego dobrego, żeby się ułożyły Twoje plany w tym właśnie 2021. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Pozdrawiam. Ja bardzo dziękuję. Karolina Kania była naszym gościem.